Właściciel sklepu daje nam swoje super moto. Możemy go odpalić, nie? Tylko tak jak mówię, tutaj... Z głową, wszystko z głową, tak. Nie? Damy radę tu pojeździć, nie bój się. No, było miło, nie? O kurde! Chodź. To może też niedługie części. Co ty chcesz zrobić? Na stopkach stanę. Trochę lepsze? No, z turbo, no. Już chciałem wsadzić V8 z Lexusa, nie? Ale co żeś zrobił? Za drogie. Tomek, chodź, bo będziemy odpalać tutaj. Co? No sprzęta. Którego? No kurde. Chłopaki będą upalać. Budowane. Tomek podobno też. To sobie pójdę po kaski i najpierw mundur założę, bo tu będzie... Paczka, szpady nawet masz, zobacz. Ochroni. To wyciągaj pieniądze ze skarbonki. Nie mam skarbonki! Ale ty się nie kłóć, tylko wyciągaj tą skarbonkę. Nie mam! No, ale czemu się kłócisz? Wyciągaj. No bo nie mam. Jak nie masz? To masz mieć. No nie masz w ogóle pieniędzy? Nie. Tylko go trzymaj. Dawid, tablice od WR-y. A, no tak. I lecimy. No, faktycznie. Ale ty. A mogłem wziąć. Czaj, tak na pozycja dojazdy. Już tak. Dobra. Coś takiego. No, a skąd wiesz, że tak? No. Oglądałem filmy. Puścimy tylko store. Ja zobacz co stary. Jest zimno, uwaga, one zgadzam. Są niedogrzane. Uwaga, zgadzam. Więc tutaj bardziej proponuję pyrknąć się, a nie szaleć. Jakieś ostatnie słowo do kamery? Kocham was. Słuchajcie, tutaj Jarek, właściciel sklepu, na hasło Blegopso zaraz wam powie, jaki byście dostali rabat i na jakie rzeczy właśnie z tego salonu motocyklowego. I tak, zamawiając przez nas sklep internetowy, dostajecie 10% rabatu na gogle, rękawiczki, spodnie, bluzy. On nie ma prawa jazdy, on... Mówił, że zrobił. Gdzie zrobił? Na Allegro chyba. Kaski? Na hasło tak? Blegopso. Na Blegopso, oczywiście. Tak. Podczas składania zamówienia wpisujecie w miejsce kodu rabatowego Blegopso i wtedy redukuje się cena asortymentu o 10%. Więc tam niższy od KPL-a. Zobacz tego. To właśnie, porównując z KPL-a, proszę sprawdzić. Tej, no nie malutkie to takie. Fajne. Czekaj, śmieszne. No, stań na stopkach. Zadam, stój taka. No. Elegancko. I co było? Fajnie, ten lepszy, fajnie. Nie? No. I co? O, teraz to jest normalnie endurowiec. Dobra. Trzymam kciuki za ciebie. Ostatnie słowo do kamery, kocham was wszystkich. Prawdziwy endurowiec. Mówię, to jest o tyle fajne, że ma tyle tych protektorów. Nie jest to co się zwykły plastik. Tylko ma piankę, która no, wyłapie tą no. Energię kinetyczną przy uderzeniu, nie? I tak jest. Ale wiesz, to tu możesz, no nie? Tomek! Postaw na gimę. Tak musi być. Czekaj. Aha, o kurde, właśnie. No, nie możesz, bo on się nie przywróci. No, tak. I tu mam nogę, nie? No. Czekaj, ja może powyciągam te telefony, bo to mi wypadnie już wszystko. Nie będzie teraz marudzenia z ubieraniem? Nie. Tutaj po prostu odpiąć sobie też tego długiego rzepa, bo ściska, będzie łatwiej to zapinać, nie? Tutaj macie też paski, można sobie dopasować czyli ściaśnić, protektory ściaśnić, żeby one nie latały. Bluzy, jak bez bluzy, no to sobie to ściągasz. No było miło, nie? I tak naprawdę fajny buzerek i do żużla, i do i na rower, i na snowboard, narci, jeśli śmigacie, więc to jest fajne rozwiązanie. Dobra, na przód i na tył. A? Ale Nikolaj, tylko nie wywal się tym, bo to jest mocna maszyna, to jest też furtka. Nie, to super motor. Tu nie ma lipy. Nie może być. Nie może być. Zobaczymy, czy po 3 miesiącach stanie odpali. Jakie to będzie za...
chwileczkę. Jasna sprawa, trzeba. Trzeba, nie? Tak. Nie, to jest oryginalny tłumik, tak jak dochodzi w standardzie. To musi być jakaś tam głośność typowa. Tak, w większości obiektów jest po decybeli. Słuchaj, Jarek, pytanie mam techniczne. Słucham ciebie. Jak ktoś kupuje enduro, nie? Tak. I by chciał założyć sobie opony Supermoto, tak jak ty masz. Tak. No to co tutaj trzeba zrobić? No tak naprawdę są felgi przygotowane już plug and play, które wchodzą. Mocowania nie wymieniamy tutaj jak nic więcej. Dodatkowo należy dokupić opony, wiadomo tutaj. Czyli felgi, opony trzeba dokupić? Felgi, opony. No i oczywiście no tutaj trzeba utwardzić sobie zawias przedni. Czyli zawiasy zostają te same, tylko... Tak, no tutaj na pewno będziemy jeszcze, bo to jest bardzo faza testów, taki produkt alfa dopiero. Będziemy mieli również sprężyny twardsze. Wymienimy olej na twardszy, żeby lepiej zachowywał się na torze asfaltowym. Będziemy chcieli domontować też większą tarczę z przodu oraz hamulce od KTM-a, które są sprawdzone. Czyli już nie te pływające, tylko normalne. Znaczy pływające właśnie, spróbujemy z tarczą pływającą. Aha. Bo tu jest większa. Tylko większa tarcza, żeby skuteczność hamowania również była większa. Tak jak powiedziałem przed chwilą, wydech również trafi do firmy, która zajmie się jego wyciszeniem. Zobaczymy, jakie będą osiągi, jak to będzie chodziło po zamontowaniu DB Killera. Myślę, że na wiosnę sprzęcik powinien być przygotowany i wszystkie rzeczy powinny być u nas również dostępne. Na obecną chwilę są felgi. Jaki to jest felg? Koszt felg, tylna felga to jest 999 zł, przednia 799. Są od razu zębatką i starczami. Więc tutaj nie musicie dokupować oddzielnie ani przekładać, macie czyli od razu cały zestaw. Czyli ktoś chciał na to, że się pobawić, to... No niestety koszt opon jest duży, no bo opony, są to wzięte sliki, opony z sliki z 300, 400, koszt około 1800 zł, więc to jest same już opony. Same oponki. Do tego jeszcze dętki między 50 a 80 zł, w zależności jakie też będziemy chcieli zamontować. To tyle, więc no wersja Supermoto na pewno wyjdzie trochę drożej niż wersja Enduro. Mamy również zamówioną płytę pod silnik, żeby tutaj zabudować to miejsce. No ale jak przyjdzie, to będziemy testowali, czy to na pewno się uda. Okej. Ja sobie dołożę gazu. Będziesz jeździł? Tylko tak, to są opony stricto torowe. No. Jest zimno, uwaga, one są niedogrzane. Uwaga, zgadzam. Więc tutaj bardziej proponuję pyrknąć się, a nie szaleć. Pyrknij się. Pyrknę się. Pyrkaj. A ja zaraz po tobie. Dawaj. Co? No już. A już mogę? Możesz. A ja. Trzymam kciuki za ciebie. Ostatnie słowo do kamery, kocham was wszystkich. Kocham was wszystkich. Mikołaj jest model. Tomek się wystraszył, Kajo nie wyszedł. On by się popłakał. Chodź, Tomek!
Tomek, weź mój kask i chodź. Chodź, bo będziesz jeździł. Jest chory, ale na maka my miał siłę, nie? Boisz się? Boisz się? Dać Mikołajowi? Nie! On nie ma prawa jazdy, on... Mówił, że zrobił. Gdzie zrobił? Na Allegro chyba. Daj dwójkę, jedynkę zostaw. Ja zawsze jedynki. Poczekaj, bo tu jest... Zawsze zrobił. Teraz ci nie oddam. Zobaczymy. Ale on kasę ma, w razie czego to naprawić, nie martw się. Patrz, nie boi się, odkręca mu. Ale zacnie wygląda. Nie, włączył kierunkowskazu. Jak? Dzik! Dzik! Fajnie? No, to daj mi, spróbuję. Będziesz kamerował. Czekaj, ja sobie wezmę tu kamerę. No. Co, głośny? Słucham? Głośny był? No, głośny, głośny. Ładnie strzelał. Ale nie, serio, powiem ci, uważaj, nie, jak będziesz miał, stary, bo jest serio, ostry jest jak gwiazdki. No. Mogłem sobie taką miarkę jeszcze wziąć. Na jakiej kurtce? No. Może być śmiesznie. Typową Black ekipa. Jestem. Kamerę mam włączoną. Spoko. Czekaj, ja może powyciągam te telefony, bo to mi wypadnie. Najlepiej. Mój ja masz, ja mam swój, no. Także ze spokojem. Kajosem na Supermoto jeszcze nigdy nie jeździłem. Jakieś ostatnie słowo do kamery? Kocham was. Masz wolno, inaczej się jeździ na supermoto. Fajnie, zaraz na kółko go spróbuję poderwać. Raz mi poszedł lekko na kółko, a potem się ślizga. Jadą te. Aha.
nas nie było. Dlatego mówiłem, że... Ale powiem ci, raz mi na kółko trochę poszedł, a potem już się... A potem się ślizgał już. Pewnie by trzeba było coś ciśnieniem zrobić, nie? Przygotować go i... No ja nigdy w Supermoto dużego ciśnienia nie pakowałem, nie? Dlatego, żeby bardziej się rozkładała opona i lepiej kleiła. No lepiej kleiła, żeby była większa powierzchnia. Ale powiem ci, zupełnie inna jazda, fajnie. Chcesz? Dawaj. Tylko weź z dwójki startuj, tam jedynka tu jest niepotrzebna. No na pewno inne przełożenia na asfalt trzeba zrobić, mniejszą zębatkę, nie? No. Żeby on się jeszcze bardziej rozpędzał. Ale ci powiem, jak na asfalcie normalnym, to na koło bym go wyrwał. Tak, no tutaj jest nierówno, no zobacz jakie te... No, tu mi zamieliło, ale raz poszedł, ale nie wiem ile. Niedużo, nie? Coś poszedł. Gdzieś tyle? No. Starczy, ale wiesz, na supermoto i na koło nie postawić, to bym nie był ja. Ja to jestem amator jednak. Jesteś to po to, że samochodów tu jest, nie? No, postawił go. Ale zamielił mu. Zamielił mu. Zrywa trakcję. Jadą. O kurde! Chodź. Inaczej, jak byłoby jakieś 20 stopni, no to... No to jest inna opcja, nie? Tak, tak. Wiesz, jeszcze by się zagrzały fajnie opony. Ale ma te ruchy na to turbo. Ładnie to gada. Lepiej jak mówię. Tylko na takie zamknięte, znaczy na tory kartingowe otwarte, no troszeczkę za głośno, nie? Jednak trzeba go wyciszyć. No, no. Jedzie. Daj na koło! Fajne te kółka są, ja ci powiem. On też się obniżył też. Tak, to jest obniżony, no wiem, widzę go. Bardzo. Jerry, kupujesz? Dwa. Dzięki Jarek, że nam pokazałeś. Nie ma problemu. Ja również, dziękuję za to. To nara, hejos widzowie. Nara, hejos. A jeszcze dajcie, jeszcze ja. Jeszcze dajcie. A jeszcze, o dobra, to kręcimy dalej. Dawid na pewno wyglebi. Nie, bezpiecznie. Nie stać mi na jak takie rzeczy. Jak się kładziesz, to zawsze pamiętaj na lewą stronę. Tak. Lepiej jest. Mniejsze straty. Oczywiście. Będę pamiętał. No. Dawaj. No było miło, nie? Było miło. Tak. Ale miał włączę poznać. To jest wariat na supermoto. Co następny to gorszy. Wszyscy kochają supermoto.
Przyjemny? Przyjemny, fajnie. Gasimy. Gasimy sprzęcika. Wkładamy go. Garażujemy. Garażujemy, dokładnie. A ręce się odsłoną, nie? Ja? Wiesz co? Chyba zimno bardziej. Nie zimno bardziej dlatego, no. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.